Kuku, a oto on, pierwszy egzemplarz naszego nowego albumu Bielsko-Biała i okolice z lotu ptaka. Jesteśmy w centrum miasta, na placu Probrego, gdzie właśnie trwa już magiczna iluminacja. Pokażemy Wam trochę świątecznego Bielska i nieco kulisów powstawania tego wspaniałego albumu. Słuchajcie, w tym roku Bielsko jest naprawdę magiczne na całym rynku i tych największych placach. Są iluminacje świąteczne, właśnie trwa tutaj też koncert Kai, jarmark świąteczny. No jest przepięknie, jestem w szoku, bo to chyba pierwszy raz, kiedy z takim rozmachem Bielsko przygotowało się do świąt. Wow! No dobra, ale ta Kaja to gra jakieś kolędy, a na Kaję się przychodzi, wiecie, prawie do lewego, śpi kochany śpi, więc idziemy zobaczyć inne miejsca Bielska. Za mną Bielski Ratusz, jeden z najbardziej takich okazałych budynków ratuszowych w Polsce, moim zdaniem najpiękniejszy. Zobaczcie, jak się pięknie świeci, jak jest super podświetlony na święta. No, jest wow. Jest naprawdę wow. Słuchajcie, żaden jarmark nie może się obejść bez prawdziwego łosypka. Pycha. Cudo. Jest słony, jest ciepły, jest żurawinka, jest wszystko tak, jak powinno być. No słuchajcie, ja to szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, że w Bielsku-Białej jest tyle ludzi. Naprawdę tutaj czasem trzeba się przeciskać. Sporo osób przyszło, więc wow, gruba impreza. Słuchajcie, dzisiaj całe miasto jest tak pięknie rozświetlone. Mappingi są dosłownie wszędzie. No, myślę sobie, że to jest potencjał taki konkurencyjny do Light Move Festiwalu. Mam nadzieję, że częściej w Bielsku będą takie imprezy organizowane, nie tylko od święta, nomen omen, ale też na przykład z innych okazji. Czemu nie? Jest naprawdę magicznie. Okładka jest już gotowa, ale zanim Wam ją pokażę, to otrzymam Was w niepewności. No dobra, nie będę taka. Uwaga! Drugie okładki już wyszły z maszyny. Teraz sprawdzamy, czy wszystkie kolory się zgadzają, a ja jako wydawca muszę się po tym podpisać, zanim puszczę resztę do druku. No, jest pięknie. Dobra, wszystko się zgadza, możemy zaczynać. Okay.
Robimy to już szósty raz, bo to jest nasz szósty album i cały czas nie mogę się do tego druku przyzwyczaić. To jest cały czas takie uczucie, jakby się to robiło po raz pierwszy. A najbardziej niesamowite jest to, że cały nakład, to co się tutaj drukuje z okładki, to wszystko wydrukuje się w ciągu najbliższych 3 minut. Strasznie szybko to idzie. Widzieliśmy już, jak drukuje się okładka, a teraz zaglądamy do serca, czyli do środka, wnętrza albumu. Na drugim stanowisku już pierwsze wydruki są gotowe. Wiele tu nie zobaczycie, bo tu jest kilka stron wydrukowanych na jednym arkuszu. One potem będą pocięte elegancko. O, cyk i cyk. Będą złożone, pocięte i zszyte. Jak już pewnie zorientowaliście się po okładce i po wydrukach, to będzie album inny niż wszystkie. Nasz szósty album Poland on Air, będzie miał inny format niż dotychczas, będzie mniejszy, bardziej kwadratowy, taki powiedzmy bardziej turystyczny. Od dłuższego czasu pytacie nas o ten format i zdecydowaliśmy się po raz pierwszy tak naprawdę wypuścić właśnie album w tym formacie. No, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Strona, którą projektujemy na samym końcu i właściwie dopiero niedawno zaczęliśmy się nad nią zastanawiać, a mianowicie ta, czyli dotychczas z tej serii ukazały się. I mamy tutaj już właściwie 5 tytułów, no to aż żal ich nie wymienić, bo może się okazać, że na przykład dla kogoś ten album będzie pierwszym i dzięki tej stronie dowie się, że może też zamówić inne, które wydaliśmy wcześniej. Oczywiście zastanawialiśmy się nad tym, czy pokazywać także te, których już nie mamy w ofercie, bo ich nakład się skończył, czyli Poland on Air i Warsaw on Air, który też właśnie się skończył. No ale czemu się tym nie pochwalić? No, duża rzecz, tyle albumów wydać. Słuchajcie, każda wizyta w drukarni jest dla nas totalnie wyjątkowa, bo to jest taki moment, kiedy urzeczywistnia się coś, nad czym się pracowało przez wiele miesięcy, ale to jest też miejsce bardzo trudne do nagrywania czegokolwiek, bo tu panuje bardzo duży hałas i też się pyli od maszyn, fart i tak dalej, więc nie jest łatwo się nie ubrudzić. No i też nie chcemy tutaj się plątać pod nogami pracowniczo, więc mamy nadzieję, że wszystko się dobrze nagrało, czy w tym, gdzie będzie to słychać. My się dzisiaj tutaj nałazimy po całej drukarni, bo na jednej maszynie się drukuje okładka, na innej środek, a na jeszcze innej wyklejka. No więc właśnie wróciliśmy tutaj. Zawsze robiliśmy wyklejki czarne, a tym razem postanowiliśmy zrobić kolorową, czyli taką szafirową, granatową. Ciekawa jestem, jak wam się spodoba. To jest mój ulubiony kolor, więc mam nadzieję, że się sprawdzi. Generalnie dla tych z was, którzy nie wiedzą, mamy oklejkę i mamy wyklejkę. Oklejka to jest jakby całość tej okładki, czyli nie tylko front, ale też to, co jest jakby z tyłu albumu. A wyklejka to jest ten papier, który widzimy, kiedy otwieramy, prawda? To jest ta pierwsza strona, na której zazwyczaj nic nie jest wydrukowane. I chociaż to jest tylko jeden kolor, to jego ustalenie wcale nie jest takie proste. Trochę czasu spędziliśmy z mieszalnikiem, trochę musieliśmy popróbować, który wygląda najlepiej, no i z jakiej palety barw chcemy skorzystać. Mam ścianę w takim kolorze w mieszkaniu, więc powinno być ok. Nie martwcie się, na wydruku to będzie inaczej wyglądało. To jest matryca drukarska,
takich matryc powstaje kilka, w każdym kolorze oddzielnie. I potem to wszystko leci do maszyny, a z maszyny wylatuje tak piękny wydruk. Tutaj na arkuszu widzicie kilka zdjęć z różnych stron. Niektóre są do góry nogami, ale nie martwcie się, to wszystko zostanie potem bardzo precyzyjnie pocięte.